I ponownie witam Państwa ze stadionu przy ulicy Wrocławskiej. Mecz piątej rundy drużynowych mistrzostw Polski. Morawski Zielona Góra, Unia Tarnów. Wyścig dziesiąty, w którym jedna zmiana w kasku białym. Rezerwa taktyczna właśnie Joe Screen w miejsce Mirosława Cierniaka, a pozostali zawodnicy to w kasku niebieskim z pola A Artur Pawlak, w kasku czerwonym Andrzej Chuszcza, w kasku żółtym Jacek Rempała. Zobaczymy, jak potoczą się losy tego dziesiątego wyścigu. Prowadzą Zielonogórzanie z 6 punktami i to umożliwiło skorzystanie z rezerwy taktycznej drużynie Unii Tarnów. Startuje właśnie w kasku białym Joe Screen. Już jedną rezerwę taktyczną Tarnowianie wykorzystywali. Startował Grzegorz Rempała w miejsce Jachyma. Nieudana to była rezerwa. Zobaczymy, jak będzie teraz. Pawlak w niebieskim, w białym Joe Screen, czerwony Andrzej Chuszcza i w żółtym Jacek Rempała. Dziesiąty wyścig dnia. Najlepiej wystartował Andrzej Chuszcza czy Joe Screen? Joe Screen czy Andrzej Chuszcza? Andrzej Chuszcza wychodzi na prowadzenie przed Joe Screena. Joe Screen na drugiej pozycji. Teraz będzie atakował na pewno Joe Screen. Słynie z tego ten znakomity 21-letni Anglik. Ale prowadzi Andrzej Chuszcza. Za nim Joe Screen teraz pięknym atakiem próbował atakować, wyprzedzić Andrzeja Chuszczę, ale nie Andrzej Chuszcza. Teraz po zewnętrznej Joe Screen, czy Andrzej Chuszcza zjeżdża na wewnętrzną Joe Screen, ale nie Andrzej Chuszcza. Andrzej Chuszcza, ale popatrzmy teraz jeszcze atak Joe Screena. Joe Screen, Andrzej Chuszcza, nie Andrzej Chuszcza. Andrzej Chuszcza, wspaniały wyścig. Proszę Państwa, naprawdę jesteśmy świadkami wspaniałej jazdy obu zawodników. Wchodzą w ostatnie okrążenie. Andrzej Chuszcza przed Joe Screenem. Teraz Joe Screen czy Andrzej Chuszcza? Nadal Andrzej Chuszcza. Na trzeciej pozycji jedzie Jacek Rempała, ale to jest mniej ważne. Zamyka stawkę Artur Pawlak, Andrzej Chuszcza, Joe Screen. Zwycięża Andrzej Chuszcza. Słyszą Państwo ryk publiczności i mój ochrypły głos. Wspaniały wyścig. Naprawdę. Dlatego te tysiące ludzi przychodzą na stadiony żużlowe, aby oglądać tak wspaniałe pojedynki. Zwyciężył Andrzej Chuszcza przed Joe Screenem, Jackiem Rempałą i Arturem Pawlakiem. 3-3, więc w wyścigu dziesiątym i nadal utrzymuje się 6-punktowa przewaga drużyny zielonogórskiej. 33-27. Prawie cała publiczność stoi i bije brawa dla zielonogórskiego weterana, 36-letniego, tak wspaniale jeżdżącego zawodnika Andrzeja Chuszczy, który zwyciężył w wyścigu dziesiątym. Prowadzą po tym wyścigu zielonogórzanie 33-27. To był niewątpliwie najpiękniejszy.